Kierunek Tokio. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Co zmieniło ojcostwo w twoim życiu? Zaraz to samo pytanie zadam Marcinowi. Co zmieniło ojcostwo w podejściu Piotra do... No, że mam dziecko. No na pewno gdzieś ta świadomość, że mam dla kogo teraz skakać coraz wyżej i ta mobilizacja jest jeszcze większa. No nic, no nie wiem, myślę, że takie dopełnienie takiego życia mojego trochę. Dzień ojca był parę dni temu, to jest taki szczególny moment. Ja, ponieważ moje dzieci już pojechały na wakacje, więc spędzałem go bez nich. Oczywiście rozmawialiśmy sobie i tak dalej, ale pojechałem sobie na długi rower i ale to ważny moment w życiu, tak jakby dotąd nie doceniałem. Mam synów 8-10 lat, więc ale tak myślę, że właśnie dojrzałem do tego, że to jest fajny dzień, dzień ojca. Dzieci zmieniają dużo takiego obycia z życiem, wejścia w to, w następny etap tej dorosłości, wydaje mi się, takich innych celów, a przy tym wiemy, że możemy to jeszcze dla kogoś robić, że jeszcze jest ktoś jeszcze dodatkowy, który nas popycha do tego, żeby iść dalej. A u Piotra się coś zmieniło? Po tym... No, wciąż jest taki sam. Nie, no żartuję oczywiście. No zmieniło się, no ma dziecko, tak, ma znowu kolejną osobę, o którą dba i myślę, że to właśnie jest tym motorem napędowym następnym, znowu kolejnym. Dlaczego to motywuje? Żeby motywować do działania. To sport ekstremalny? Ponoć tak. Mówią, że tak. Ubezpieczalnie mówią, że tak, że ponoć sport ekstremalny. No nie wiem, no na pewno gdzieś ten dreszczyk emocji jest. Jednak spadamy z prawie drugiego piętra na plecy. No i jest ten moment też tego rollercoastera, czyli gdzieś ta tyczka cię wystrzeliwuje. Wystrzeliwuje, dobrze powiedziałem? Mm-hmm. W górę. No i to jest świetne, więc myślę, że warto właśnie oglądać te zawody, bo często różne rzeczy się dzieją. Także na pewno jest śmiesznie, emocjonująco i tym podobnie. Nie bez przyczyny w paru Stanach, w Ameryce wprowadzono nakaz skakania o tyczce z kaskiem. Mm-hmm. Więc to są takie też ciekawostki, że jednak ten sport jest lekko ekstremalny. No właśnie, ja tak się zastanawiałem, dlaczego nie skaczecie, bo kiedyś pamiętam, był Amerykanin, który normalnie... Dlaczego nie skaczemy w kasku, w kasku, tak? No bo fryzura by się popsuła. nie jestem tak krótko ścięty jak ty, nie, no żartuję, oczywiście, że jakby trzeba było, to byśmy skakali w kasku, chociaż nie ukrywam, że ten przepis no, ma prawo bytu, powiedzmy, w jakiś tam ułamku procenta, ale no jak spadnie z ponad 6 metrów na głowę, no to ten kask ci nic nie pomoże, bo i tak sobie skręcisz kark. Sorry, chyba za grubo. To teraz powinienem zacząć zapytać, jak zacząć skakać o tyczce. Co zrobić, gdzie trafić, gdzie są dobre kluby. Zapraszam wszystkich do ośrodku skoku o tyczce w Szczecinie. Jest tutaj Marcin Szczepański, Wieczysław Kalinczenko, moja żona Ola. Także wszystkich chętnie przyjmiemy, od młodszych po trochę starszych, po młodzież. Także jest gdzie trenować w Szczecinie, w Warszawie. No. Tutaj jest pytanie Bubsa Wyprańca, czy nie powinny być stworzone kategorie wagowe do skakania o tyczce? Nie powinny być stworzone kategorie wagowe z tego względu, że nie ma żadnej wojny technologicznej, jeśli chodzi o tyczki i możemy brać jaką kto chce tyczkę. Ja ostatnio miałem taki dosyć duży... Długi, I długość i sztywny. Tak. Więc nawet jak ktoś by chciał, miałem taki właśnie ostatnio długi wywód na Instagramie, że można wziąć nawet 10-metrową tyczkę i tylko po prostu... Widziałem, jak rysowałeś. No, świetnie mi to wyszło, co? Ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. W każdym razie możesz wziąć jaką chcesz tą tyczkę i jakie tam masz umiejętności, możesz skakać. Więc ta waga tak naprawdę ona bardziej przeszkadza niż pomaga, nie właśnie tak jak w sportach walki. Ale masę musisz mieć, prawda? No bo jednak trzeba się rozpędzić, trzeba ugiąć tę tyczkę. Ja jestem zawodnikiem, który nie ma tak naprawdę wyjścia, tak jestem zbudowany po prostu, więc ja nawet jakbym chciał się odchudzać, no to nie schudnę z tej masy mięśniowej, którą posiadam, ale to nie jest gdzieś, ona nie jest nabyta ciągłym byciem na siłowni. Tak naprawdę ta siłownia to się u nas pojawia raz czy maksymalnie dwa razy w tygodniu, więc to naprawdę nie jest dużo. Taki po prostu jestem, więc myślę, że fajna jest ta tyczka, że ona jest po prostu super wymierna. Po prostu udało ci się skoczyć, wygrywasz. Ile trwa wytrenowanie zawodnika, żeby skakał tak na takim poziomie światowym? 6 metrów czy mniej? No tak, no żeby go już pokazywali w telewizji. No żeby, nie wiem, no, reprezentant kraju, no. Tak jak reprezentant kraju, no to wydaje mi się, że tak gdzieś z 8 do 10 lat można już myśleć o tym, że tam gdzieś te 5-60 można skoczyć przy dobrych wiatrach i wtedy faktycznie jak ma te 5-60, to gdzieś tutaj u nas w telewizji czy gdzieś tam może za granicą też wystąpić, pokazać się.
A z czego wynika to, że niektórzy zawodnicy nie są w stanie pokonać pewnych barier, że dochodzą do jakiejś tam wysokości, przykładowo 5,60 i ni w ząb dalej? No nie, no to tak jakbyś się zapytać górnika, czemu nie wydobywa więcej węgla. No, no, no są bariery, które, którym jednym jednostkom uda się pokonać, a innym nie. No, no my staramy się dawać siebie 100% i może nam faktycznie gdzieś często stajemy na krawędzi wycieńczenia organizmu i popychamy się właśnie już tymi palcami, już jesteśmy nad przepaścią. I myślę, że to nas pcha do przodu, że jednak ciągle gdzieś ten organizm jest wystawiany na próbę. Masz jakąś taką rutynę, żeby sobie w głowie wszystko poukładać, założyć cele jakieś na konkretne zawody? No nie wiem, dobry obiad. Nie, nie mam żadnej rutyny, nie mam żadnych magicznych sztuczek, nie pomogę wam, jeśli tego ode mnie oczekujecie. Chciałbym się zawsze wyspać przed zawodami, zjeść właśnie dobry obiad, żeby w brzuszku nie burczało na zawodach i już później robić swoje. Ale czyli nie na głodniaka? Nie, ja na głodniaka rzadko, ja jestem wtedy zły, to niedobrze. Głośniej ryczysz może. No. Nie, bo pamiętam, jak wtedy w Szczecinie podczas nagrania z Eldo rozmawialiśmy, no to powiedziałeś, że jesteś absolutnie wszystkożerny i dużo jesz. No tak, nic się nie zmieniło, jednak do diety mi daleko i myślę, że to jest jednak też fajna furtka otwarta na przyszłość, jeśli faktycznie nie będziemy mogli znaleźć gdzieś tych centymetrów u góry. Jak ty dorastałeś do rekordów Polski? To jest tak, że to wymaga jakiejś specjalnej motywacji u ciebie? To jest tak, czy to po prostu jest jakaś ewolucja i kolej rzeczy? A czy tak naprawdę do tych pierwszych rekordów Polski, to już jadąc na zawody wiedzieliśmy, że jestem bardzo dobrze przygotowany, już na treningach widzieliśmy, że kurczę, jest dobrze, to teraz tylko wykorzystać tą predyspozycję. A jakie są ludzkie możliwości w twoim przypadku? Myślisz, że no bo to... To jak uważam, tak? Tak, 6,01 w tej chwili, tak? 6,02? Że moje jakie są możliwości? No ciężko mi powiedzieć. Na pewno 6,02 jestem w stanie skoczyć. A co wyżej, no to ciężko powiedzieć. Tak naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby skakać jak najwyżej, ale no, jak już wcześniej wspomniałem, ten wynik 6-metrowy to jest naprawdę kawał dobrej roboty i to nie jest taki hop-siup, jak to wygląda w telewizji. Ta tyczka nie jest też taka giętka, jak ona się wygina, to chwyciliby się w dłoń, to jednak to jest kawał twardego materiału, to nie jest tak, że ona się wygina jak plastelina. Faktycznie, to można mieć kłopoty z ugięciem. Dokładnie. No, trzeba się napędzić. Trzeba się napędzić, tą całą masę wbić w tą tyczkę, żeby ona właśnie się ugięła i później czekać na ten wystrzał. No te przeciążenia są bardzo duże. No, jeśli tyczka niefortunnie, na przykład Paweł Łociewski miał taką sytuację, że puścił lewą rękę, czyli jakby tą blokadę tego ugięcia tej tyczki i ta tyczka wyprostowała mu się w twarz, no to gdzieś te kości jego ucierpiały twarzy. Albo na przykład Robert Sobera, kiedy jemu się złamała tyczka w rękach, to też połamała mu kości śródręcza, więc to obrazuje, jaka to jest po prostu moc zawarta w tej tyczce. No moc straszna, to jest eksplozja praktycznie. Jak widziałem ten filmik z Wuhan Pawła, no to kosmos, to jest po prostu strzał armatni niemalże. No tak, cały stadion w pewnym momencie zamiera, bo nie wie, co się stało tak naprawdę, czy coś wystrzeliło, czy co się dzieje, a to tylko tyczka pękła. Tyczka, ty połamałeś dużo tyczek? Tak, miałem taki okres w swojej karierze, że w jednym tygodniu 3 tyczki złamałem, ale byłem wtedy piekielnie przygotowany i niefortunnie dobrane tyczki. No gdzieś pozwoliły... Materiał zawiódł. A to jest właśnie materiał, czy jakiś właśnie to, co mówisz, że błąd techniczny? W sensie nie błąd techniczny, błąd tego materiału tak naprawdę, bo zmieniliśmy później na jakby to włókno szklane. Ja wcześniej skakałem na włóknu węglowym. No i już w tej sytuacji taka sytuacja się nie powtórzyła. Ja oczywiście jestem świadomy tego, że tyczki pękają, ale to, że pękły 3 w jednym tygodniu, no to jest anomalia i tam już trzeba było jakieś kroki podjąć, no bo coś było nie tak po prostu. Tyczkarze mają przygody z transportem tych tyczek. No to jest 5 metrów długości, rura taka, przynajmniej jedna, którą gdzieś tam wozicie po świecie. Dokładnie, cieszymy się, jak możemy jechać samochodem. Oczywiście do 1000 kilometrów to jeszcze się cieszymy, jak jest dalej, to już trochę mniej. Często jeździmy we dwójkę, zmieniamy się. Oczywiście Marcin robi trochę więcej kilometrów. Wykorzystuje. Dzielimy się porówno, tak.
logistycznie to fakt, że to zawsze jest dla nas słaba sytuacja, kiedy mamy gdzieś wsadzić tyczki i potem nie wiadomo, co się z nimi stanie. Jeszcze jak mamy jakąś przysiadkę w samolocie, na jakimś lotnisku, i to też zawsze patrzymy przez to okno i czy są, nie ma, pakują, nie pakują, widziałeś, nie widziałeś. I taki dreszczyk emocji jest i potem na tym ostatnim jakby przystanku czekamy, czy przyjdą, czy nie przyjdą. Godzina mija, nie przyszły, mówię, no to trzeba zgłosić. No i to jest taki ból jednak, bo bez tego sprzętu jednak nie będziemy w stanie skakać. I jak wchodzę na lotnisko, to ludzie często mnie rozpoznają przede wszystkim, że widzą coś dziwnego, że koleś niesie na ramieniu 5-metrową torbę, która wygląda jak maszt. Albo najdziwniejsze pytanie, jakie mi zadano, to czy to są dywany. Ja mówię, kurczę, no to niezły ten dywan, muszę nieść, że faktycznie ktoś tak pomyślał. Jakie masz hobby? Ja lubię... Majsterkujesz? Tak, lubię robić w drewnie i wszystkie sporty wodne, więc to jest już taki trochę oklepany temat, ale kto z was nie wie, tak lubię przyciąć kawałek deski i może czasem mi się uda coś fajnego zbudować z tego. Sauna ostatnio widziałem? Tak, sauna, kupiłem tylko piec i drzwi, resztę zrobiłem sam, mieści się w niej 4 osoby. Myślę, że Marcin może się wypowiedzieć, czy jest okej, czy nie, ale chyba nie daje radę. Nie, jest bardzo dobrze i wygodnie. No, także... A sportowo? Powiedz, bo ty masz właśnie gabaryt wieślarski. To taki jest, wiesz, a mam wzrostem, to byś... Wieślarski, akurat mam ergometr w domu, także czasem uda mi się popływać. A sportowo to raczej windsurfing. To jest windsurfing czy wakeboard. To są gdzieś tam te sporty wodne, które mogę w Polsce tutaj sobie, na które sobie mogę pozwolić i bardzo się cieszę, jak mam tą chwilę, gdzie mogę tam właśnie wyskoczyć nad wodę. Drodzy Państwo, gościem audycji Kierunek Tokio był Piotr Lisek, Grupa Sportowa Orlen. Dziękuję wszystkim za uwagę. Polecam się na przyszłość. I trener Piotra. Dziękuję również. Marcin Szczepański. Bardzo dziękuję. Kierunek Tokio!